bliżej prawdy. Kosmos, świadomość, Bóg. Kiedy zaczynam wątpić w istnienie Boga, analizuję łańcuch przyczynowo-skutkowy w poszukiwaniu pierwszej przyczyny. Wymaga jej każdy element wszechświata. Ale czy on sam jakiejkolwiek potrzebuje? Tak właśnie brzmi argument kosmologiczny. Słowem kosmos Grecy określali porządek lub wszechświat. Za jego pomocą filozofowie od Arystotelesa po świętego Tomasza z Akwinu udowadniali istnienie Boga. Wychodzili od potrzeby wskazania pierwszej przyczyny, bytu niewymagającego tłumaczenia lub nieruchomego poruszyciela. Kiedyś dałem się prawie przekonać za pomocą wspomnianego dowodu. Został on jednak bezpardonowo zaatakowany i całkowicie odrzucony. Nazywam się Robert Lawrence Kuhn i chcę zrozumieć, dlaczego. Czym jest dowód z pierwszej przyczyny? William Lane Craig jest chrześcijańskim filozofem, który słynie z debat prowadzonych z ateistami. Ilekroć broni istnienia Boga, sięga po argument kosmologiczny. Jest to tak naprawdę rodzina argumentów, które z faktu istnienia świata mają wyprowadzić dowód na to, że ma on pierwszą przyczynę lub rację dostateczną. Weźmy na przykład tak zwany dowód z przygodności, którego bronił m.in. Leibniz. Brzmi on następująco. Każdy byt ma powód swojego istnienia lub wyjaśnienie, które kryje się albo w samej konieczności jego istnienia, albo w jakiejś zewnętrznej przyczynie. W przypadku wszechświata byłby nią Bóg, nadprzyrodzona istota przebywająca poza przestrzenią i czasem. Kosmos istnieje, a zawdzięcza to swojemu Stwórcy. Inny przykład. Dowód z pierwszej przyczyny następującej w czasie. Brzmi on, każdy byt, który zaczyna istnieć, ma swoją przyczynę. Coś musiało spowodować narodziny Wszechświata. Ten argument opiera się na metafizycznym założeniu, że byt nie może powstać z niebytu. Z niczego nie rodzi się nic. Idąc tym tropem, dochodzimy do pierwszej, niepowodowanej niczym odwiecznej przyczyny. Kluczowym elementem tego rozumowania jest udowodnienie, że Wszechświat zaczął istnieć w konkretnym momencie. Jeśli tak było, coś musiało go poprzedzać. Wielu danych na temat kosmosu dostarczył na przykład teleskop Hubble. Wzmocniły one czy obaliły argument kosmologiczny? Zdecydowanie wzmocniły. Średniowieczni myśliciele musieli udowadniać za pomocą argumentów czysto filozoficznych, że czas miał swój początek i że łańcuch przyczynowo-skutkowy nie ciągnie się w nieskończoność. Dopiero nowożytna kosmologia astrofizyczna dostarczyła nam dowodów empirycznych na to, że Wszechświat nie jest odwieczny i że ogranicza go moment jego powstania. Kluczowy element argumentu kosmologicznego potwierdzają więc zarówno dowody naukowe, jak i filozoficzne. Poznaliśmy dwie wersje dowodu kosmologicznego. Pierwsza, każdy byt musi mieć przyczynę swojego istnienia.
Druga, każdy byt, który zaczął istnieć w czasie, musi mieć przyczynę. Bill jest przekonany, że takie rozumowanie prowadzi do Boga. Też byłem kiedyś tego pewien. Wysłuchajmy jednak strony przeciwnej. Oto Quentin Smith, płodny filozof i ateista, który dyskutował publicznie z Billem Craigiem. Muszę się dowiedzieć, z czego wynika jego przekonanie, że dowód z pierwszej przyczyny jest błędny. Quentin, chciałbym wierzyć w Boga. Jednym ze sposobów na udowodnienie jego istnienia jest argument kosmologiczny w różnych postaciach. Ma on jakąkolwiek wartość? Nie. Przyjrzyjmy mu się. Skoro świat jest wielkim łańcuchem przyczynowo-skutkowym, musi istnieć pierwsza przyczyna. Bóg. Szkopuł w tym, że pojęcie przyczynowości w odniesieniu do Stwórcy znaczy coś zupełnie innego niż w przypadku opisu świata. Zdaniem wierzących Bóg jest wszechmocny. Dzieje się wszystko, cokolwiek postanowi. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z wewnętrzną sprzecznością. Świat musiał zostać stworzony, nie miał więc pierwszej przyczyny. Jeśli upieramy się przy jej istnieniu, dowodzimy czegoś przeciwnego niż założyliśmy. Otóż, że Boga nie ma. Twierdzisz, że zachodzi sprzeczność między wszechmocą Boga a tezą, że był on pierwszą przyczyną. Jeśli Stwórca jest wszechmocny, świat musiał powstać. Jeśli była jakaś przyczyna jego narodzin, tak rozumiany Bóg nie może istnieć. Zgadza się? Jeśli argument kosmologiczny jest prawdziwy, musi być inny powód niż działanie Stwórcy. Więc Boga nie ma? Można tak śmiało powiedzieć. A dowód z pierwszej przyczyny? Niezależnie od tego, czy na początku rzeczywiście nastąpił wielki wybuch, Wszechświat nie wymagał pierwszego powodu. Każdy etap jego istnienia wynikał z poprzedniego stadium. Ktoś mógłby zapytać, przecież kosmos zaczął istnieć w konkretnym momencie. Co poprzedziło ten pierwszy etap? W teorii Wielkiego Wybuchu nie ma stadium początkowego. Pierwszą godzinę istnienia Wszechświata da się dzielić na coraz mniejsze odcinki czasu. Nieskończenie małe? Tak. Nieskończoność trudno ogarnąć rozumem, co nie znaczy, że to rozumowanie jest niespójne i niełatwo znaleźć w nim Boga. To wręcz niemożliwe. Quentin wysuwa dwa zarzuty przeciwko dowodowi na istnienie Boga. Po pierwsze, wszechmocny Stwórca nie może być pierwszą przyczyną, ponieważ stanowi jedynie przesłankę logicznego rozumowania. Nie jest osobą dokonującą wolnego wyboru. Po drugie, Wszechświat w początkach istnienia można opisać jako nieskończony ciąg coraz krótszych odcinków czasu, bez konieczności dochodzenia do pierwszej przyczyny. Muszę to przemyśleć. Tymczasem przeskoczę na drugą stronę muru. Spotkam się z biofizykiem Alistairem McGrathem, niegdyś ateistą, a dziś gorliwym chrześcijaninem. Obecnie jest profesorem teologii historycznej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Najprostsza forma argumentu kosmologicznego brzmi: wszystko, co się zdarza, ma jakąś przyczynę. Poruszamy się w górę łańcucha przyczynowo-skutkowego i uznajemy, że albo jest on nieskończenie długi, albo że ma początek – Boga.
Początkiem może być byt samoistny i niewymagający wyjaśnienia. Wystarczy ci takie postawienie sprawy? Tak. Rozmyślając nad tym problemem, uświadomiłem sobie, że jednym z największych wyzwań współczesnej nauki jest poszukiwanie teorii wielkiej unifikacji. Dlaczego teoria wszystkiego jest dla uczonych tak ważna? Ponieważ tłumaczyłaby świat, sama nie wymagając wytłumaczenia. Fizyka sugeruje, że musi istnieć jakieś ukryte wyjaśnienie wszystkich obserwowanych przez nas zjawisk. Dowód kosmologiczny działa na podobnej zasadzie. Wniknęliśmy głęboko w naturę świata i wciąż próbujemy trafić na ogniwo łańcucha, które wyjaśnia, ale nie wymaga już przyczyny. Dla chrześcijan takie podejście jest spójne z ich wizją Boga. Nie dowodzi jego istnienia, ale przynajmniej mu nie przeczy. Dowody naukowe czy filozoficzne nie mogą dać nam pewności, że Bóg istnieje. Argument kosmologiczny może więc być co najwyżej spójny z ideą Stwórcy. Czy to cokolwiek wyjaśnia? Zrobiliśmy krok naprzód? Hi, Mom. How you doing? How are you? Okay, fine. I'm sitting here. My mother tells me. Matka radzi, żebym poszedł do rabina. Spotykam się więc z rabinem Davidem Schatzem, profesorem filozofii z żeńskiego Stern College na nowojorskim Yeshiva University. Część ludzi uważa, że świat istnieje i tyle. To surowy fakt, więc nie musimy drążyć tej kwestii. Inni potrafią sobie wyobrazić, że świata nie ma. On zależy od czegoś innego, jest przygodny, stwierdzają. Trzeba więc szukać dalej. Na korzyść tych drugich przemawia to, że kierują się głównym przekazaniem nauki. Brzmi ono, poszukuj najlepszego wyjaśnienia i nie zatrzymuj się na drodze do prawdy. Pierwszy typ ludzi oponuje, owszem, nauka pragnie odkryć przyczyny stojące za wszystkimi zjawiskami, ale w końcu musi dojść do ściany, do nagiej prawdy. Argument kosmologiczny ma mocne strony, ale budzi też dobrze znane wątpliwości. Jedną z najpoważniejszych sformułował David Hume. Nazywam ją zarzutem wynajętego powozu. Arthur Schopenhauer powiedział bowiem, cytuję, zasada, według której każdy... Nazywam ją zarzutem wynajętego powozu. Arthur Schopenhauer powiedział bowiem, cytuję, zasada, według której każde zdarzenie ma przyczynę, nie jest powozem, który możemy odesłać, gdy dotrzemy do celu. Innymi słowy, gdy za pomocą dowodu kosmologicznego dojdzie się do istoty nadprzyrodzonej, trzeba zapytać, co sprawiło, że Bóg istnieje. Zwolennicy powyższej tezy odpowiadają, jest on bytem samoistnym lub koniecznym. Hume ripostuje, a jeśli to świat jest samowystarczalny i konieczny? Być może dojdziemy do takiego wniosku, gdy poznamy podstawowe rządzące nim prawa. Różnica między zwolennikami a przeciwnikami dowodu kosmologicznego polega na umiejętności wyobrażenia sobie, że wszechświat jest swoją własną przyczyną. Problem w tym, że ludzki umysł nie jest zdolny pojąć do końca idei bytu samowystarczalnego lub koniecznego. Maimonides i inni żydowscy filozofowie zajmowali się co prawda argumentem kosmologicznym, ale większość myślicieli judaizmu o wiele bardziej interesował dowód na istnienie boskiego planu. Uderzał ich porządek świata. Mówi o nim wiele fragmentów Talmudu, a nawet samej Biblii. Takie podejście wydaje się najbardziej zgodne z intuicją. Co do argumentu kosmologicznego, zarówno Maimonides, jak i święty Tomasz z Akwinu wiedzieli, że nie da się z jego pomocą udowodnić, iż świat został stworzony przez istotę nadprzyrodzoną. Opisywali jedynie ciągi
skali zdarzeń zachodzących w danej chwili, które biegły aż do najwyższej, pierwszej przyczyny. Dla wyznawców judaizmu dowód z pierwszej przyczyny nie jest więc istotny. Ale dla mnie owszem. Czy naprawdę istniała? Czy cokolwiek może być samoistne i nie wymagać wyjaśnienia? A jeśli problem tkwi w samej istocie przyczynowości? Spytam o to Charlesa Harpera przy okazji konferencji na temat kwestii fundamentalnych, która odbywa się na Islandii. Wiceprezes John Templeton Foundation z obronionym na Oksfordzie doktoratem z zakresu kosmologii i czasu swoimi teoriami przesuwa granice nauki i zagadnień teologicznych. Kwestie powstania kosmosu warto potraktować w sposób bardziej złożony niż inne ciągi przyczynowo-skutkowe. Pójdźmy tropem Arystotelesa, który stworzył teorię wielu przyczyn. Weźmy na przykład stół. Zdaniem filozofa ma on przyczynę materialną, czyli najczęściej drewno. Jest też przyczyna sprawcza, w tym wypadku fabryka i ludzie, którzy wykonali dany mebel. Przyczyna formalna, a więc to, co decyduje o kształcie stołu. Projekty i rysunki techniczne. I wreszcie przyczyna celowa, czyli fakt, że możemy przy nim biesiadować. Kiedy przekładamy te pojęcia do wszechświata, musimy zastanowić się nad ich hierarchią. Pamiętajmy jednak, że nie można spierać się o to, która przyczyna jest ważniejsza. Dla stołu drewno, fabryka czy biesiada są tak samo ważne. W przypadku wszechświata popełniamy być może ten sam błąd, gdy stawiamy przyczynę nadprzyrodzoną nad materialną. Możliwe, że nawet jeśli Bóg istnieje, nie musi być wcale przyczyną sprawczą. Wyręczają go prawa fizyki lub teoria inflacji wszechświata. Nie potrzebujemy go, bo kosmos powstał w sposób naturalny. Rozróżnienie zdarzeń naturalnych i nadnaturalnych może być mylące. Gdy zostaje się przy tych pierwszych, można wskazać na pole inflatonowe jako materialną przyczynę powstania wszechświata. Ktoś mógłby spytać, dlaczego takie pole istnieje. Usłyszałby odpowiedź, bo tak skonstruowana jest teoria. Prawo fizyki nie jest jednak bytem materialnym, raczej matematyczną ideą. Teolodzy chętnie wmieszaliby się w te rozważania i stwierdzili, że pierwszą przyczyną jest boski zamysł. Niekoniecznie. Może bowiem istnieć teoria tłumacząca powstawanie wszystkich teorii, nadmatematyka, która tworzy systemy matematyczne dla wielu wszechświatów. Teolodzy nie powinni ingerować w dociekania naukowe, bo nie przywykli do zmagania się z pytaniem o przyczynę istnienia Boga. Teologia stawia swoich adeptów przed ostateczną tajemnicą. Wyobraźmy sobie, że naukowcy stykający się z jakimś problemem oświadczają: to koniec, dalej jest tylko wielka niewiadoma. Takie podejście zatrzymałoby postęp naukowy. Na szczęście w tej chwili uczeni i kosmolodzy zadają coraz więcej fundamentalnych pytań. Przyczynowość nie jest prostym zagadnieniem, bo różne przyczyny skutkują rozmaitymi znaczeniami. Ta wiedza nie rozwiązuje jednak mojego problemu. Nie wskazuje, gdzie ukryła się nieuchwytna pierwsza przyczyna.
Pomoże mi Peter van Inwagen, bezkompromisowy filozof z Uniwersytetu Notre Dame. Peter wierzy w Boga, dlaczego jednak nie uznaje argumentu kosmologicznego? Szykuję się na poważny wywód filozoficzny. Zacznijmy od bytów przygodnych. Wszystko, co nas otacza, powstało w jakimś momencie i zależało od poprzednich warunków. Dlaczego takie byty istnieją? Co tłumaczy ich powstanie? Być może nic. I musimy przyjąć to za surowy fakt. Weźmy jednak tak zwaną rację dostateczną. Wszystko, co istnieje, da się wytłumaczyć. Na świecie nie ma ani jednej rzeczy, która po prostu jest. Przyda się też druga zasada, według której nie da się opisać bytów pewnego typu lub z określonego zbioru bez odniesienia się do bytów spoza niego. Nie wytłumaczysz istnienia słoni bez odniesienia się do rzeczy niebędących słoniami. Przyjrzyjmy się zbiorowi wszystkich bytów przygodnych. Jeśli jest jakieś wyjaśnienie ich istnienia, musi ono znajdować się poza tym zbiorem. Zasada racji dostatecznej stanowi, że wszystko da się wytłumaczyć. Jeśli uznajemy prawdziwość obu wymienionych twierdzeń, dochodzimy do wniosku, że istnieje byt konieczny. Tylko on z definicji nie należy do zbioru bytów przygodnych. Musi być czymś, co jest zdolne wytłumaczyć ich istnienie. Nie liczba ani abstrakcyjne pojęcie, lecz byt obdarzony mocą, która powołuje inne byty do życia. Stwierdzamy więc, że jest jakieś konieczne istnienie zdolne stwarzać rzeczy przygodne, które możemy nazwać Bogiem. Nie dowiodłem, że jest ono wszechmocne czy wszechwiedzące. Ujmę to tak. Ludzie wrogo nastawieni do idei istnienia Boga nie będą zadowoleni, że powstał dowód na istnienie koniecznego bytu, który stwarza byty przygodne. Moje rozumowanie ma jednak luki, które mogą wykorzystać jego przeciwnicy. Dla mnie elementem najmniej przekonującym jest założenie, że wszystko da się wyjaśnić. Można je bez żadnych sprzeczności obalić, co więcej, rodzi ono niepożądane skutki. Oto one. Jak udowodnić, że nasz świat jest tym właściwym? Jeśli takie wyjaśnienie istnieje, nie może być prawdziwe w żadnym z innych możliwych światów. Byłoby prawdą tylko tu i stanowiłoby swoje własne wytłumaczenie. Tymczasem żadnego przygodnego sądu nie da się wytłumaczyć per se. Wracając do mojego rozumowania, opiera się ono na błędnym założeniu. Jeśli jednak mój dowód jest fałszywy, znaczyłoby to, że istnieje czysta przygodność. Być może chodzi o zbiór wszystkich przygodnych prawd ujętych w jeden sąd. Idźmy dalej. Dlaczego tylko jedna sprawa ma być całkowicie przygodna? A może takie samo jest istnienie bytów przygodnych? Gdybyś próbował udowodnić, że istnieje nawet, jeśli nie Bóg, to byt konieczny. Użyłbyś argumentu kosmologicznego? Nie. Tego twierdzenia nie sposób dowieść. Opiera się na założeniu, że wszystko ma wyjaśnienie, a to rodzi niepożądane skutki. Oto argument kosmologiczny na istnienie Boga. Każdy byt przygodny musi mieć swoją przyczynę. Więc w momencie narodzin Wszechświata musiał być obecny jakiś byt konieczny, który uruchomił ciąg przyczynowo-skutkowy. Ujmijmy to innymi słowami.
Każdy byt, który zaistniał, musi mieć przyczynę. Wszechświat zaczął istnieć, a więc można wyjaśnić fakt, że istnieje. Skoro zaś przyczyny naukowe wymagają poprzedzających je praw, ostateczny powód musi mieć osobowy charakter. Kontrargumentów nie brakuje. Krytyka istoty przyczynowości i twierdzenie, że łańcuch przyczyn ciągnie się w nieskończoność, przeczą tezie, jakoby każdy byt miał swoje wyjaśnienie. Podoba mi się cytat z Bertranda Russella. Wszechświat po prostu istnieje. Koniec. Kropka. Argument kosmologiczny nie orzeka niczego na temat Boga lub pierwszej przyczyny. Dowodzi tylko, że pierwsza przyczyna musiała istnieć. Na razie musi nam to wystarczyć w dalszym poszukiwaniu prawdy. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Opracowanie na zlecenie Telewizji Planet, Studio Armfilm. Tekst Krzysztof Heimer. Czytał Maciek Szklasz.